Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Proszę Państwa, czwarty bieg, a to będzie oznaczało, że ostatni już dzisiaj zawodnicy zaprezentują się po raz pierwszy na torze. Kjastas Puodżuks w kasku żółtym z pola pierwszego i Maksim Bogdanow w kasku białym. To jest para Lokomotywu Daugavpils. Parę gospodarzy stanowi Michał Szczepaniak w kasku czerwonym i Kacper Gomulski w kasku koloru niebieskiego. Puodżuks startował tutaj w Gnieźnie, ale akurat wtedy ten sezon dla niego był bardzo, bardzo nieudany, ale pozwoliło to poznać specyfikę toru startu przy ulicy Wrzesińskiej i zobaczymy, na ile będzie w stanie ją wykorzystać. Michał Szczepaniak to pole drugie, pole trzecie, Maksim Bogdanow, pole czwarte, Kacper Gomulski. Czwarta gonitwa, popatrzmy. Gospodarze już prowadzą podwójnie, Gomulski, Szczepaniak, Bogdanow tam pracuje nieco szerzej, Paura ogląda występy swoich kolegów. Bogdanow bardzo szeroko, Gomulski już w tej chwili wychodzi na prowadzenie. Kapitalna akcja Maksima Bogdanowa, łączy się w to wszystko jeszcze Kjastas Puodżuks, jak na razie czwarty, ale myślę, że on także broni nie złoży. Teraz akcja Szczepaniaka na pozycję Maksima Bogdanowa, jednak obronił tą pierwszą lokatę, nieco szerzej teraz pojechał Bogdanow. Powiększa przewagę, trzeci Gomulski, czwarty Puodżuks. Znowu remisowo i to spotkanie, myślę, będzie zacięte do końca, bo początek na to wskazuje, że naprawdę goście z Łotwy nie zamierzają tutaj odpuszczać. Zobaczymy, czy będzie w stanie Kjastas Puodżuks wyprzedzić Kacpra Gomulskiego. Nie daje jednak rady, ale prowadzili podwójnie gospodarze i zremisowali ten bieg. 3 punkty dla Maksima Bogdanowa, 2 punkty Michał Szczepaniak, 1 oczko dla Kacpra Gomulskiego i bez punktu Kjastas Puodżuks. To nam oznacza trzeci remis w dzisiejszym spotkaniu po 3 i w tej chwili 14 do 10 prowadzą gospodarze. Tylko 4 punkty przewagi podopiecznych Leona Kujawskiego. I polewanie toru już zakończone. Zobaczymy, czy te warunki wpłyną jakoś na zawodników, którzy jadą w biegu numer 5. To już będzie 5. gonitwa dzisiaj w Gnieźnie. Adrian Gomulski w kasku niebieskim, Grigori Łaguta w kasku żółtym, potem Krzysztof Jawoński w kasku czerwonym i Wadim Tarasenko w kasku koloru białego. 14 do 10, taki stan spotkania po 4 rozegranych wyścigach. Nie jest tak prosto i łatwo jak tydzień temu podczas spotkania z ekipą z Gdańska. Było wiadomo, że postawią ciężki opór Łotysze, no i jak na razie to się sprawdza. Łatwy bieg miał Adrian Gomulski i Krzysztof Jawoński. Teraz już przeciwnicy na pewno dużo trudniejsi. Gomulski, Łaguta, Jabłoński, Tarasenko przed nami, piąty bieg. Dobrze, Tarasenko kapitalnie pojechał z tego czwartego pola. Gomulski jest drugi, trzeci. W kasku żółtym Grigori Łaguta, no i pachnie niespodzianką, kapitalnie zachował się na starcie. Wadim Tarasenko, Krzysztof Jawoński miał niewiele do powiedzenia, no i proszę, już jest drugi Grigori Łaguta i to teraz gospodarze będą musieli się ostro napocić, aby poprawić swoją pozycję. Mówiłem o tym, że ten pierwszy bieg mieli bardzo prosty i łatwy, teraz Jawoński próbuje nieco szerzej. Adrian Gomulski przy krawężniku, co zrobi Grigori Łaguta, musi odbierać ataki Gomulskiego i Jawońskiego. Jeszcze zamyka Gomułę na krawężnik, Jawoński tam stara się nieco szerzej pojechać, jednak jak na razie Grigori Łaguta wychodzi zwycięsko z tej potyczki. Jawoński atakuje teraz bardzo szeroko, no i kto? No i kto będzie drugi? Jednak Krzysztof Jawoński na pozycji drugiej, ale ładny wyścig. A proszę Państwa, teraz Krzysztof Jawoński powiedział Tarasence, co myśli o jego jeździe. No ale proszę Państwa, no... Tak się czasami jeździ. Tarasenko więc 3, 2 punkty Krzysztof Jawoński, Grigori Łaguta 1, Adrian Gomulski 0 i 4-2 wygrywają bieg piąty goście i w tej chwili prowadzenie gospodarzy to tylko 2 punkty, 16-14. Proszę Państwa, jedna zmiana w biegu szóstym. Artiom Łaguta na torze w miejsce Leonida Paury. Jego partnerem będzie Roman Poważny w kasku żółtym, a gospodarze to Kacper Gomulski w kasku niebieskim i Michał Szczepaniak w kasku koloru czerwonego. Tam w parkomaszy mieli sobie wiele do powiedzenia Wadim Tarasenko i Krzysztof Jabłoński. No ale Krzysztof też czasami jeździ ostro i tutaj wiadomo, że ambicja trochę poniosła młodego zawodnika, no ale to jest żużel i tutaj trzeba się liczyć z takimi sytuacjami. Poważny na żółto, na biało Artiom Łaguta, na niebiesko Kacper Gomulski, na czerwono Michał Szczepaniak. Tym razem gospodarze. Szczepaniak pierwszy, Kacper Gomulski drugi, Artiom Łaguta jest trzeci, a czwarty jak na razie Roman Poważny. Łaguta teraz nieco szerzej próbuje zaatakować, tam ale było groźnie. Padł od niego Roman Poważny. Wydawało się, że Łaguta upadnie, teraz będą we dwójkę atakowali Kacpra Gomulskiego. Roman Poważny trzeci, czwarty Artiom Łaguta, a Kacper Gomulski jak na razie na pozycji numer 2. To jest pozycja, która daje podwójne prowadzenie, ale teraz kapitalnie pojechali Łotysze. No niestety Kacper Gomulski ginie od własnej broni, zawsze w ten sposób kontruje motocykl. Zawodnik gospodarzy na wejściu z tamtego wirażu i teraz się to zemściło bardzo, bo znaleźli sposób na Gomulskiego Łotysze. Teraz Łaguta musi uważać, bo Kacper Gomulski się tam wynosi nieco szerzej. No i z podwójnego prowadzenia znowu mamy remis. Proszę Państwa, tak jest, no niestety Kacper tutaj przekombinował. Pierwsze miejsce i 3 punkty Michał Szczepaniak. To jest dla niego zwycięstwo. 2 punkty Roman Poważny. 1 punkt i punkt bonusowy Artiom Łaguta i Kacper Gomulski bez punktu. Znowu remis, mamy po 3 po raz kolejny i 19 do 17 dla miejscowych po 6 gonitwach. Siódma gonitwa przed nami, 2 punkty prowadzenie gospodarzy po 6 rozegranych gonitwach. Matej Ferjan w kasku czerwonym, Mirosław Jabłoński w kasku niebieskim kontra Kjastas Puodžuks w kasku żółtym, Maksim Bogdanow w kasku koloru białego. To jest obsada 7. gonitwy. Postaramy się porwać dla Państwa kogoś na wywiad po 7. biegu, bo będziemy mieli równanie toru. Taka informacja teraz od sędziego Andrzeja Terleckiego. I być może porozmawiamy z Wadimem Tarasenko, który dzisiaj naprawdę jedzie kapitalne zawody. Zresztą cała drużyna Lokomotywu naprawdę radzi sobie znakomicie, nieco troszkę poniżej swoich możliwości bracia Łaguta, ale na pewno kolejny bieg pokaże mi prawdziwe możliwości. Łotysze ze startu. Proszę zobaczyć, jak kapitalnie już wychodzą na podwójne prowadzenie i to jest, myślę, spora niespodzianka. Trzeci Ferjan, czwarty Mirek Jabłoński, tam się nie zrozumieli. Musi uciekać, Puodžuks, bo pozycja Bogdanowa wydaje się być niezagrożona, jedzie troszkę anemicznie ten zawodnik i mam wrażenie, że za chwilkę gospodarze przystąpią do szturmu na jego pozycję. Teraz się nieco szerzej, tam próbuje nabrać prędkości, co mu się udaje, defekt Mateja Ferjana. On już tego biegu nie będzie kontynuował, no i podwójne zwycięstwo gości. Proszę Państwa, zaczyna wisieć w powietrzu, jeszcze jedno okrążenie. Będzie wszystko jasne, ogląda się po, gdzie jest Mirek Jabłoński, ten jest trzeci, ale jak na razie teraz bardzo szeroko się wyniósł, ale całe szczęście nie uderzył w bandę. Jeszcze parę metrów i wpiszemy 5 punktów do programu, jak chodzi o ekipę Lokomotywu Daugavpils. Maksim Bogdanow 3, Kjastas Puodžuks 2, Mirek Jabłoński 1. Matej Ferjan defekt, 1 do 5 po w tym wyścigu, no i 20 do 22 w tej chwili, a więc 2 punktami przygrywają gospodarze na własnym torze z ekipą Lokomotivu Daugavpils. No i to na pewno wróży wielkie emocje, jak chodzi o dalszą fazę tego spotkania. Grigori Łaguta 3 punkty jak na razie w dzisiejszym spotkaniu, ale drużyna objęła prowadzenie 22 do 20. Potwierdzacie, że przyjechaliście tutaj po prostu wygrać. No jak, no zobaczymy jak będzie całe biegi, całe zawody. To przyjechali wygrać. Że przejechali na taki tor, rozumiem, jaki tor będzie twardy, to jest trochę przyszedł, to jest najlepiej do naszej drużyny. No a tak myślę, to, że będzie fajne zawody, takie ciężkie dla gości, takie dla drużyny, miasto. Zobaczymy, tam rozumiecie, że przejechali zdobyć wygrasz, żeby iść dalej do pierwszego miejsca do Ekstralidzy. Niesamowite szczęście i dobra postawa twojego brata będzie w Grand Prix'ie w przyszłym roku. Wielu się spodziewało, że prędzej się Grigori dostanie niż Artiom. To dla was na pewno wielka niespodzianka, ale wielkie wyzwanie, bo wiadomo, że i sprzętu trzeba mieć więcej i trochę więcej pieniążków, żeby się przygotować. No tak, ja wiem, rozumiem, to że myślę, to że też wyjdzie do Grand Prix. Teraz młody wyszedł, to jest dobrze, jest elegancko, to że młody brat wszystko dopasował i wszystko mu, co ja rozumiał, co wszystko mogło, wszystko mu dodał i teraz elegancko to, że on wyszedł do Grand Prix. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wyluzowany spokojnie Grigori Łaguta, ale na pewno zdając sobie sprawę z tego, że te spotkanie naprawdę tutaj można z gospodarzami wygrać. Pokazują dobry żużel jak na razie goście. Michał Szczepaniak w kasku czerwonym, Kacper Gomulski w kasku niebieskim. To jest para gospodarze, goście. Wadim Tarasenko w białym, Grigori Łaguta w kasku żółtym, nasz rozmówca. Jest przed chwili teraz na 4. polu startowym, najbliżej ogrodzenia gnieźnieńskiego toru. 5 sekund i spójrzmy. Ale błąd Wadima Tarasenko, który dotyka taśmy. A więc druga taśma zawodników Lokomotivu, najpierw Roman Poważny, teraz Wadim Tarasenko, to są wszystko punkty, które uciekają. No i za chwilkę powtórka bez wykluczonego Wadima Tarasenko. Jest już Kacper Gomulski, na którego czekaliśmy tutaj. Najdłużej zwykał z wyjechaniem z parku maszyn. Gomulski w niebieskim, Michał Szczepaniak w czerwonym, Grigori Łaguta w kasku koloru żółtego. Będzie bronił barw Lokomotivu osamotniony. Pola Łaguta. Także Szczepaniak, ale tam Łaguta na większej prędkości powinien wyjść na prowadzenie, chociaż teraz blisko siebie gospodarze pojechali. Łaguta tam się rozpędza pod płotem na drugim wirażu. Blokuje to wszystko Michał Szczepaniak, akurat dobrze Kacper Gomulski. No i zobaczymy, co będzie w stanie zrobić Grigori Łaguta. Kapitalny manewr, ale nie na tyle dobry, aby wyprzedzić Kacpra Gomulskiego. Szczepaniak prowadzi zdecydowanie. Gomulski drugi, Grigori Łaguta jest trzeci, ale atakuje i rozstartu. Zobaczymy, na ile te ataki przyniosą powodzenie. Cały czas wynosi się tam nieco szerzej i teraz przedziera się na drugą pozycję, zamykając jednocześnie Gomulskiego na krawężnik. Jeszcze jedno okrążenie i będzie wszystko jasne. Jeżeli tak dojadą do mety, to będziemy mieli w tym spotkaniu remis. Proszę Państwa, po 8 gonitwach i na pewno Rumińców te spotkanie nabierze ogromnych. Za 3 punkty Szczepaniak, 2 punkty dla Łaguty, który tam miał problemy na wyjściu z tego wirażu. I proszę Państwa, Kacper Gomulski 1 punkt, a więc gospodarze wygrywają ten bieg małym zwycięstwem. 3 punkty dla Szczepaniaka, który dzisiaj jest naprawdę bardzo szybki. 2 punkty Grigori Łaguta, Kacper Gomulski 1. 4 do 2 dla gospodarzy i w tej chwili 24 do 24 po 8 biegach na torze startu w Gnieźnie. Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych.